Witam wszystkich, jestem Punio 7, zagrajmy w Liquid War. Zapewne się zapytacie, czym jest Liquid War? Otóż, powiedz za chwilę, zagram z 5 komputerami Clovisem, Henrym, IV, Cezarem, Geronimo i Attylą. Niestety poziomu komputerów się nie da zmieniać. Zagram na jakiejś prostej mapie, o taka. Okej, czym jest Liquid War? Walczymy farbą i musimy pokonać przeciwników. Grze są praktycznie jedna czy dwie taktyki. Jak widzieliście, teraz zastosowałem pierwszą z nich. Nazywa się na okrąż przeciwnika i zwyciężaj. Tak. Mniej więcej na tym polega cała gra. Okrążałem przeciwnika, nie damy się samemu okrążyć, ale to była prosta mapa. O, zagrajmy na jakieś fatwanie. Też jest prosta mapa, mało załóków, mało wąskich przejść. Właśnie tutaj się charakteryzują trudniejsze. Okej, moje wojska zostały zdetronizowane przez błękitnego. Na szczęście udało mi się zdobyć niezłe otoczenie. Teraz zastosuję drugą taktykę. Polega ona na względnym wycofaniu się, a potem zaskoczeniu przeciwnika, otoczeniu go i szybkim wybiciu. To są praktycznie dwie taktyki, jakie stosuję w tej całej grze, żeby zwyciężyć. Po okrążeniu przeciwnika zaczyna się on wycofywać do ściany i wybicie jego reszty wojsk może trochę zająć. Okej, jakaś losowa mapa. Generator losowych map ma dzisiaj zły dzień. Okej, to wezmę coś przygotowanego wcześniej. Okej, to będzie trudna mapa. Widzicie, jest mało otwartej przestrzeni, dużo wąskich gardeł i ciężko zdobyć jakieś sensowne otoczenie przeciwnika. Dlatego tutaj staram się przebić przez obronę błękitnego. Okej, taktyka wycofaj się i okrąż. I teraz zdobyłem otwarte wejście do innych, więc postaram się okrążyć przeciwników w jak najwięcej miejscach. Trochę to może zająć przejście tej mapy. Więc w międzyczasie wspomnę jeszcze, że muzyka, którą słyszycie tutaj, nie pochodzi z gry. Chodzi ona ze strony freetoplaymusic.com. To jest zestaw Battle Music Hall 1. Więc jeżeli ktoś zamierza sobie posłuchać, może ściągnąć. Proszę bardzo. Muzyka jest darmowa do słuchania i do użytku niekomercyjnego. Takiego jak mojego. Okej, w międzyczasie, tak ja się tutaj podziękuję. Wspomnę może o tym, co dalej. Skończyłem właśnie Raymana 2. Nie mylić z Raymanem 2. O nie, to kompletnie jakaś inna gra. Nie wiem. My w Polsce znamy tylko Raymana 2. W każdym razie skończyłem jego. Zapewne ktoś mógłby zadać pytanie, co dalej. Otóż zaczyna się luty. A luty to magiczny czas dla każdego studenta zwany sesją. O tak. Ale no nie martwcie się, mam mały zapas filmów. Znaczy nagrywałem wcześniej zagrajmy z gry Icewind Dale 2. Nagrałem tego około 50 odcinków. Przeszedłem do połowy drugiego rozdziału. Wszystkich rozdziałów jest 5, 3, 6, chyba 5. Jeżeli się mylę, to niech ktoś mnie poprawi. Więc ta gra jest dosyć długa. Nie ukończyłem jej jeszcze. Czekam na razie, aż ją skończę. Dopiero wtedy znowu nagrywanie nowych odcinków. Na razie mam 50 odcinków, właśnie tak jak wspomniałem. Niestety wszystkie są na serwerze Dailymotion, ponieważ wcześniej Dailymotion już oferował 20 minut filmu, znacznie wcześniej od YouTube'a, dlatego wcześniej wrzucałem filmiki na Dailymotion. A przy grach RPG, zwłaszcza takich jak Icewind Dale, 20 minut to zdecydowanie się przyda. 10-minutowe filmiki trwałyby naprawdę za krótko, jeżeli cokolwiek chciałbyś pokazać. Okej, więc w najbliższym czasie będę wrzucał na YouTube codziennie jeden odcinek
tego jakże długiego i nudnego Let's Play'a. No, ja przepraszam. No cóż, mam nadzieję, że komuś się on spodoba. Jutro wrzucę dwa odcinki prezentujące tworzenie drużyny, a potem po kolei codziennie jeden odcinek. Okej. Mam w planie jeszcze dużo gier, mam dużo pomysłów. Okej. Miła mapa, buźka. No, miła i szybka. Szybko okrągło się nikało się żółtym buką. Dobra, jak wspomniałem, mam dużo pomysłów na gry, które można by nagrać. Z tego co patrzę na polskie sceny, zagrajmy w... Generalnie jest parę gier, które dużo ludzi nagrywa i dużo właśnie powtarza się. No chociażby ten mój Rayman 2, który już został wcześniej nagrany przez Silly Zero. Świetny film przy okazji, polecam. A jest... Polscy zagrajmerzy mało się tak koncentrują na takich mało znanych grach. Holo właśnie, Assassin's Creed'y przechodzić, Gothica, o Gothica dużo ludzi lubi przechodzić. A takie mało znane gry mało co się pokazuje. Dlatego ja zamierzam się skupić na takich mniej znanych grach. Właśnie jak Liquid War. To może użytkownikom Linuxa jest ona bardziej znana. Właśnie tam ona zatriumfowała, nawet zdobyła jakąś nagrodę za jedną z lepszych gier Linuxa. Poza tym mam jeszcze parę innych pomysłów na parę mało znanych gier. Jakie to gry zobaczycie w przyszłości. Tak. Ale najpierw chciałbym skończyć Icewind Dale 2, zarówno grać, jak i nagrywać. Co może mi jeszcze zająć trochę czasu. Okej, wróćmy do Liquid War. Tak, Penny. To jest duża mapa. Wow. Trochę jakby na Bullet Time się trochę dzieje. Ale okej. Mamy okrążenie tutaj. Na błękitnym. Mapa dosyć dynamiczna, jak widać. Do czasu, do czasu. Teraz znowu się zakumulowało, wszyscy skupili się w jeden okrąg, więc zamierzam tutaj zaskoczyć. Różowego jest tutaj, różowy blokuje mi drogę i natychmiast się wycofuje. To było bardzo kiepskie jego posunięcie z jego strony. Więc okrążam z tej strony. Jeszcze małe okrążenie tutaj i dziękuję za mecz. Boty nie są najlepsze w tej grze, można wspomnieć. Kiedy już odkryjesz, że wystarczy opatrz przeciwnika do zwycięstwa, to praktycznie wygrywasz wszystko pod rząd. Jest w tej grze opcja gry multiplayer. Wtedy jak zaglądałem, to stał jedynie jeden serwer internetowy. W dodatku całkiem pusty. Tak. Więc... Pokażę trochę rozgrywek z botami, parę map. No i na tym skończę jakby mój kontakt z tobą. Gra jest całkiem miła, jak widać. Parę zrelaksowania, można nagrać sobie trochę czas. Zmarnować parę minut czasu. Okej, więc tutaj wykańczam różowego. Wtedy, jeżeli nie wykończysz przeciwnika, co do jednej jednostki, musisz totalnie zniszczyć jego kolor, nie możesz nawet cień po nim dostać. Jeżeli zostawisz chociaż cień, o, tak jak teraz widzicie, chociaż cień zostawiłem, to on znowu zaczął mnie przyjmieć. Okej, został tylko żółty. Tylko nie ma on szans. I kolejny mecz dla mnie. Jaki bitter. O, to wygląda na całkiem miłą mapę. Dużo otwartej przestrzeni, to będzie szybki mecz. Liquid War. Okej. Różowy ma przerąbany. Tutaj żółty się trochę rozkozaczył. Okrężam moje dolne wojska, więc idę tam mi pomóc. Okrężam jego oraz jego posiłki. O tak, znacznie lepiej, znacznie lepiej. Tutaj próbuję jeszcze się coś wiercić.
Niestety moje wojska cały czas go okrążają. No i wszyscy przeciwnicy zamknięci. Kolejny mecz dla mnie. Najpierw kończę przez żółtego, potem błękitny i na koniec niebieski. Za każdym razem, kiedy słyszycie takie wybuchy czy coś takiego, to pewnie zauważyliście, że na oznacza to, że jeden przeciwnik zginął. Tak, tutaj okrężam uciekającego zielonego, niestety pomagam mu niebieski, również wpada w pułapkę, więc zachodzę go z drugiej strony, smak odpalaje nosek przez niebieskiego, stara się otoczyć w trakcie ruchu, zielony ma przerąbane, tak, więc przemieszczam moje wojska na południe i otaczam walczących tam przeciwników. Nie mogą się oni wydostać, więc wow, żołnierz próbował się coś bronić. Niestety dał się otoczyć po raz wtórny i kolejna kropla. Następna, no to już grałem. O, to będzie zabawne. Nie, to nie będzie zabawne. Powiem wam szczerze, to nie będzie zabawne. Okej, otoczyłem błękitnego, padło od razu. Teraz żółty dał się otoczyć. Bija się na chama mój pojemnik, ale z tyłu zaskakuje mnie różowy. Staram się nie dać otoczyć, jak widać. Ale tu zaskakuje nas obu niebieski, który kompletnie otacza nasze wojska. Byłem w tej bardzo kiepskiej sytuacji. Moim jedynym wyjściem jest teraz przełamać to otoczenie. Jeżeli tego nie zrobię, niebieski łatwo nas będzie mógł skruszyć, więc tutaj brnę. Atakuję ciągle jedną pozycję. Mam nadzieję, że uda mi się przetrzeć. Niestety niebieski popełnia duży błąd i pozwala mi się przetrzeć. Dzięki temu moje wojska go otaczają i szybko anihilują za niego oddział. Niestety jest to jeszcze jego jeden oddział na północy, z którym będzie bardzo ciężko walczyć, gdyż zaklinował się w tej ciasnej rurze, więc postanawiam się wycofać. Mam nadzieję, że... O tak, właśnie, różowy teraz pełznie tutaj. Szybko wracam, otaczam jego wojska i biorę się do niebieskiego. O tak, różowy popełnił duży błąd wpływając do tego pojemnika. Teraz postanawiam zrobić to samo z niebieskim. Papa różowy, więc znowu się wycofuję, daję mu trochę miejsca. On atakuje i większość jego oddziałów zostaje otoczona. Część oddziałów jeszcze siedzi w rurze. Nie zamierzam atakować ich w rurze, to by było bardzo długa walka. Cały czas staram się mu robić trochę miejsca, żebym mógł zrobić trochę lepsze otoczenie. I proszę bardzo. W ten sposób wszystkie jego oddziały zostały otoczone na dużej przestrzeni. Moje wojska są bardziej liczne, więc zwycięstwo jest w kwestii czasu. Okej. Szukamy jakiejś innej mapy. O nie, to był bardzo kiepski wybór. Dlaczego kiepski? Przekonacie się za chwilę. Przejście do pojemników blokują jedno ślad. Dwa bardzo ciasne wejścia, przez które praktycznie nie da się przejść. Trzeba tutaj otoczyć zielonego, co się mi na szczęście udało, więc jego wojska są szybko anihilowane. Niestety przedarcie się do reszty komórek, nazwijmy to, będzie bardzo trudne. Tutaj niebieskie próbował coś się bić. Na szczęście ciasne przejście i szybko zostaje otoczony. I staram się jakoś przedostać moje wojska do reszty komórek, żeby zrobić jakieś ładne otoczenie. Okej, tutaj żółty traci trochę wojsk, wysyła trochę więcej, szybko zostaje otoczone i zabite przeze mnie. Gdzie tam się... O, tutaj próbuję coś robić. Niestety ciasne przejścia praktycznie blokują jakikolwiek ruch na tej mapie. W dodatku kończy mi się czas. Więc pobawię się jeszcze trochę tutaj. I postanawiam zakończyć tę rozgrywkę szybciej. Naprawdę, zabicie ich w takiej sytuacji trwałoby naprawdę niemiłosiernie długo. Dobra. Okej, więc
chyba starczy tego na razie. Ale niestety przegrałem, ponieważ mój fitness to był więcej wojsk ode mnie. Okej, dziękuję wszystkim za uwagę, to był Liquid Wars, na razie.